cześć, nazywam się Klaudia Jachtan, zapraszam Was na kolejne dekorady. W poprzednim filmie pokazywałam Wam, jak wykonać element dekoracyjny sali weselnej, to jest kwiatek z balonów. Teraz chciałam Wam pokazać, jak wykonać taką kulę balonową. Kula balonowa, bardzo fajny akcent dekoracyjny, jeśli chcecie wykorzystać gdzieś tam balony na sali, na przykład taneczne, na konsumpcyjnej coraz mniej wykorzystujemy balony. Natomiast jeśli nie chce Wam się robić girland balonowych, jeśli ewentualnie chcecie jakoś fajnie zapełnić sufit, ewentualnie kule balonowe mogą być również dodatkiem do innych form dekoracji, czyli można je łączyć z tkaninami, z jakimiś woalami pod sufitem, jak najbardziej na różnej wysokości pozawieszane, bardzo fajna, atrakcyjna forma dekoracji. Bardzo prosta do wykonania, nawet o wiele prostsza, powiedziałabym, niż tego typu właśnie kwiatuszki. Najatrakcyjniej prezentują się kule wykonane z jednego koloru balonów, czyli nawet jeśli macie jakieś tam zastosowane, powiedzmy, na sali dwa lub trzy kolory, to ewentualnie starajcie się, na przykład można przemiksować to w ten sposób, że kilka kulek będzie w jednym kolorze, kilka w innym, natomiast raczej starajcie się, żeby jedna kula była w jednym kolorze. W innym wypadku niestety możecie uzyskać efekt tak zwanej biedronki, czyli na przykład tutaj mamy kolorystykę, powiedzmy, biało-czerwoną, przewodnik kolor jasna, sprawa czerwony. W związku z tym, wykonując taką kulę przy użyciu baloników białych i czerwonych, oczywistym jest fakt, że będą one po prostu wyglądały jak biedronki pod sufitem. Tutaj mamy akurat kulę w kolorze białym, ja teraz Wam pokażę, jak wykonać kulę w kolorze czerwonym. Do tego przygotowujemy sobie, tak jak w poprzednich filmach, czyli girlanda i kwiatek, przygotowujemy sobie baloniki matowe 10, 12, 14 cali, dostępne we wszystkich sklepach dekoracyjnych. Baloników takich jest nam potrzebnych do tego 10 sztuk. W poprzednim filmie mówiłam, jakie zastosowanie jakich pompek ręcznych, dwustronnych. To są pompki, które najczęściej Wy posiadacie, pompki elektryczne, które posiadamy my. Ja wykorzystam sobie pompkę elektryczną, żeby było troszeczkę szybciej. Balony, tak jak w poprzednim filmiku również, dmuchamy po dwa balony i łączymy ze sobą w dwójki. Tutaj musimy mieć 5 tych par, więc no, prosta matematyka, potrzebujemy, tak jak wspomniałam wcześniej, 10 balonów. Również starajcie się niezbyt mocno nabijać te baloniki powietrzem, to znaczy nie będą one takie leciutko miękkawe, wtedy jest mniejsze to zagrożenie, że będą Wam pękały. Starajcie się również, żeby baloniki były jednakowej wielkości. Ja na przykład mogłabym związywać każdy balon z osobna na supełek, aczkolwiek tutaj, żeby było troszkę szybciej, jeden balon związałam na supeł, żeby mi powietrze nie uciekło, natomiast drugi sobie tylko przytrzymuję i już będę go dowiązywała bezpośrednio do tego pierwszego balonika. Baloniki mniej więcej równej wielkości, staramy się od razu, możemy sobie wcześniej przygotować kilka tych par, łączymy ze sobą w podobny sposób jak poprzednio, czyli skręcamy je ze sobą, same ze sobą, czyli jeden balon z drugim, zczepiamy w ten sposób wszystkie dwójki. Dokręcamy kolejną dwójkę. Tutaj już trochę więcej stresu Was to zapewne będzie kosztowało. Możecie się na przykład obawiać, że balony będą pękały, ale nie bójcie się, bo jak widzicie, dosyć mocno się ze sobą trzymają. Natomiast przy takiej niezbyt nabitych balonach, niezbyt mocno powietrzem, nie ma dużego zagrożenia, że po prostu będą... Dobrze jest troszeczkę pokombinować, skręcając je ze sobą, bo jeśli będziemy na przykład skręcali wszystkie dwójki wokół tylko jednego balona na przykład, to wtedy nam się ta kula zdeformuje.
Wkręcam sobie ostatnią bójkę. Stąd trzeba najdelikatniej, bo tutaj już jest troszeczkę ciasno w środku. Ale tak jak widzicie, proszę bardzo, powstała nam kula. Prosta sprawa. Tej kuli w tej chwili nie zawieszę ze względu na fakt, że dom jest troszeczkę wysoko. Natomiast tak jak widzicie, tutaj mam taką samą kulę, tylko w kolorze białym. Prawda, że atrakcyjnie się prezentuje w jednym kolorze. Teraz chciałam Wam pokazać, jak taką kulę ewentualnie można sobie przymocować. Do tego zastosujemy sobie, podobnie jak poprzednio, atłasową tasiemkę bądź ewentualnie tasiemkę plastikową. Nawet jeśli będziecie mieć na przykład atłasową tasiemkę i tą będziecie chcieli wykorzystywać do przywiązania gdzieś tych baloników pod sufit, pokażę Wam, jak to zaczepić. Bardzo prosto, trzeba poskręcać po prostu pomiędzy kilkoma balonami, tutaj nie ma żadnej reguły, żadnej zasady. Poskręcać, możecie to związać tutaj na związać jakby no na supełek, natomiast wcale też nie ma takiej potrzeby, ponieważ balony dosyć ciasno trzymają te tasiemki i tak jak spójrzcie, i taką oto kulkę podwieszamy sobie gdzieś tam pod sufitem. Ja Wam chciałam pokazać jeszcze jedną taką fajną, atrakcyjną formę udekorowania tych kulek, bo same kulki owszem mogą być, stanowią fajną formę dekoracji, ale można je nieco ubogacić. Tutaj mamy tą kolorystykę biało-czerwoną, więc tą kolorystykę zachowamy i do tego nam będą potrzebne tylko i wyłącznie właśnie tasiemki plastikowe. Tasiemki plastikowe ze względu na fakt, że one jedynie są w stanie sprawić taki fajny efekt poskręcanych tasiemek. Z tego zrobimy tak zwane fizimizi. No my nie znajdujemy dla tej formy ozdoby innego określenia. Jeśli jakieś Wam przyjdzie do głowy, piszcie pod filmem, bardzo fajnie, może wykorzystamy, może więcej osób skorzysta z tego. Natomiast my to nazywamy właśnie w ten śmieszny sposób. Tasiemka. Określacie sobie mniej więcej, jaka długość, powiedzmy metr, półtora metra, to jest taka optymalna długość tej tasiemki, po to, żeby się fajnie to prezentowało. I takich długości nam będzie potrzebnych, powiedzmy, około tam 6, 8, 10, zależy jak chcecie na bogato, że tak powiem, to zrobić. Z jednej strony tasiemeczkę przycinacie, z drugiej strony tylko zaginacie, na zasadzie takiej, żeby nam powstało 10 jednakowych długości. Już Wam tutaj pokażę dokładnie, zaraz, tutaj bym już przycięła przez pomyłkę. Mamy już 6 długości. No, może tutaj nawet w tym wypadku poprzestanę na 8, natomiast Wy, jak uznacie, możecie sobie robić nieco gęstsze, to nasze fizimizi. Tutaj, gdzie mamy końcówki po prostu takie pojedyncze, poprzecinane, zostawiamy je luzem, natomiast tutaj te końcówki również możecie przyciąć, jeśli tak Wam będzie wygodniej. Ja tego nie przycinałam, związuję to po prostu w supełek. Tak to wygląda, na węzełek, żeby to nam po prostu się mocno trzymało. No i teraz co, taką możliwość nam daje ta taśma właśnie błyszcząca, fajnie się będzie mieniła, natomiast taśma plastikowa, inną taśmą nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu. Bierzemy nożyczki i tak jak nasze mamy to pewnie bardziej pamiętają niż my teraz, po prostu nożyczkami od tej strony, tak jakby tej wewnętrznej, staram się przeciągnąć delikatnie, niezbyt mocno, żeby nam się nie zwinęło bardzo mocno. Możecie sobie poprzeciągać na przykład, powiedzmy, troszeczkę górą, ewentualnie zostawić kawałek wolnej tasiemki troszkę dołem. Tak jak widzicie, powstają takie dosyć atrakcyjne zawijasy. Kiedyś tylko i wyłącznie takie taśmy plastikowe były dostępne, to było w czasach właśnie jeszcze, kiedy tam nasi rodzice na przykład chodzili na imieniny, zanosili ze sobą goździki i gorzałkę i wtedy zawsze te kwiaty były udekorowane właśnie taką taśmą plastikową. Widać było panie w kwieciarniach, które zawsze tak pracowały nożyczkami. Teraz mamy dziesiątki, setki nawet różnego rodzaju akcesoriów dekoracyjnych do kwiatów, natomiast wtedy wszystko można było wyczarować tylko i wyłącznie z tej taśmy plastikowej. Nie widzę więc powodu, żeby nie można jej było teraz wykorzystać właśnie w taki fajny, atrakcyjny sposób i w ten sposób sobie troszeczkę ubogacić, uatrakcyjnić i też zagęścić dekorację. Jak widzicie, momentalnie nam powstało takie, tak jak mówiłam, atrakcyjne fizimizi, może mokre włoszko można by to było nazwać, nie wiem. I teraz przyczepiamy to do takiej kulki balonowej. Nie ma potrzeby nigdzie tego dowiązywać. Rozdzielacie sobie na dowolną ilość tam ewentualnie tych nitek, tasiemki i przeciągacie sobie tak delikatnie. Przeciągacie. Jeden balon mi pękł. Dlatego właśnie delikatnie, ale tutaj już nie będę go dowiązywała. Jeśli zdarzy się sytuacja, że Wam pęknie, słuchajcie, jeden balon na przykład, nie musicie robić całej procedury, że tak powiem, od początku. Nadmuchujecie jeden balonik, związujecie na supełek i staracie się po prostu go dowiązać do pierwszej, lepszej końcówki, którą tam złapiecie od pierwszego, trzeciego czy piątego balonika. Ale fizimizi robi robotę, prawda? Jeśli takie balony, taka kulka balonowa będzie powieszona w większej ilości, gdzieś tam pod sufitem na sali weselnej. Sale weselne są zazwyczaj dosyć wysokie, dużo wyższe w każdym razie niż tutaj to nasze pomieszczenie. I coś takiego, na przykład gdzieś tam sobie jeszcze zawiśnie, zapewniam, że uatrakcyjni to troszeczkę tą dekorację. Takie fizimizi
Również dołączamy bardzo często na przykład do kwiatków. Również tutaj możecie zahaczyć sobie, wieszając takiego kwiatka gdzieś na ścianie i to będzie taka dodatkowa forma dekoracji. Chcecie, kombinujcie z kolorami. Jak uda Wam się zrobić coś fajnego, bardzo proszę podsyłajcie jakieś zdjęcia i nawet w komentarzach wrzucajcie pod naszymi filmami, bo to wtedy tak jakby uwiarygodni tą naszą dekorację, którą Wam pokazaliśmy, uwiarygodni w oczach innych osób, że jednak można wykonać to, że jest to do zrobienia we własnym zakresie i że fajnie się to prezentuje. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmy, lajkujcie, wchodźcie na naszego fanpage'a. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.